Mieliśmy swoje momenty w tym meczu, w których potrafiliśmy realizować to, co Raków realizuje dobrze, czyli obronę wysoką i tworzyć z tego sytuację, podobnie ze stałych fragmentów gry, ale na pewno myślę, że każdy z zawodników, jak i ze sztabu przyzna, że były momenty, gdzie powinniśmy być lepsi, jeżeli chodzi o atakowanie. Slavia Praga jest zespołem, który jest bardzo intensywną drużyną. No i żeby przeciwstawić się takiemu zespołowi, no to trzeba oprócz tego, żeby być również intensywnym, to utrzymać posiadanie w niektórych momentach, wejść na połowę przeciwnika. I tego w niektórych momentach nam zabrakło. Świetny materiał dla nas do analizy i do tego, żeby się przygotować dobrze do sezonu. Trenerze, za 9 dni start w eliminacjach Ligi Mistrzów. Jakby trener odniósł się do tego, że Slavia Praga, Flora Tallinn. Duże różnice, duży poziom właśnie pomiędzy tymi zespołami? My się przygotowaliśmy dzisiaj nie do Flory Tallinn, tylko do sezonu tym spotkaniem. To są inne drużyny, inne zespoły. Przygotowanie do Flory Tallinn trwa oczywiście również wewnątrz sztabu, natomiast to spotkanie przede wszystkim było dla nas po to, żeby ocenić formę zawodników, żeby ocenić, którzy zawodnicy w tej chwili są bliżej pierwszej jedenastki, no i żeby odpowiednio się przygotować do kolejnego sezonu, a nie tylko do jednego spotkania. W końcówce graliście mocno eksperymentalnym ustawieniem, jeżeli chodzi o linię obrony. To jest jakiś sygnał pod znakiem, nie wiem, rotacji, ewentualnych kontuzji? To jest sygnał, jaką mamy kadrę w tej chwili. 40 zawodników przyjechało ze Slavii Praga na obóz i w sytuacji, w której byliśmy dzisiaj, gdzie nie chcieliśmy, aby każdy stoper zagrał 90 minut, musieliśmy dokonać takich zmian, które pozwoliłyby nam dokończyć to spotkanie w takim, a nie innym składzie. Nie wiemy, co się wydarzy w sezonie. Na szczęście Fran ma doświadczenie na pozycji stopera. Papa również kilka spotkań tam zagrał i może w pewnych momentach będziemy potrzebować na tej pozycji, stąd takie, a nie inne ustawienia. No właśnie wspomniał trener o kadrze. To kadra już jest zamknięta, czy jednak to jest temat otwarty? Kadra nie jest zamknięta. Pracujemy nad transferami. Zobaczymy, co się wydarzy w najbliższych dniach, tygodniach. Wierzę, że do zespołu jeszcze dołączą wartościowi gracze. Potrzeby transferowe jeszcze? Już odpowiadałem na to pytanie już kilkukrotnie. Po prostu drużyna musi być wzmocniona. Na jakie konkretne pozycje? Nie będę ich teraz wskazywał. Nasza kadra po prostu musi być bardziej liczna i głębia składu większa, co zapewni nam po prostu odpowiednią rywalizację i umiejętność łączenia rozgrywek europejskich z ekstraklasą. Nie możemy, trenerze, nie zapytać o sytuację z 11 minuty. Co się wydarzyło? Dobre pytanie. Sam do końca nie wiem, co się wydarzyło. Nie chciałbym tego komentować. Nie chciałbym mówić o jakichś rzeczach, które czasami się dzieją w sparingach. Skupiam się na analizie tego spotkania i zostawiam to za sobą. Zapytam inaczej. Widział Pan kiedyś cokolwiek podobnego, czy...? W kilkudziesięciu sparingach uczestniczyłem jako asystent w różnych klubach, ale takiej sytuacji, że sędzia się obraża i schodzi, nie widziałem. W Turcji można by było zakładać, że coś takiego się wydarzy. W Turcji bywały jakieś różnego rodzaju historie, ale sędziego, który ma tak małą kontrolę emocji i tak łatwo się obraża, no to nawet w Turcji się takie rzeczy nie działy. Kierownik Waskowski spisał się, jaką notę by wystawił trener za to spotkanie panu sędziemu za te 80 parę minut? Myślę, że był jednym z lepszych aktorów tego spotkania i naprawdę zarówno forma fizyczna, jak i decyzje na wysokim poziomie. Wczoraj był Pan na meczu Legii z Karabachem. Jakieś wrażenia odnośnie jednych i drugich? Oczywiście mamy swoje wnioski, natomiast też nie będziemy na bazie gier kontrolnych wyciągać takich wniosków, które należy podawać do prasy. Znamy jakość Karabachu, znamy jakość Legii. To było bardziej potwierdzenie tego, w jakich strukturach funkcjonują obie drużyny, a wyciąganie daleko idących wniosków z gier kontrolnych może być złudne, bo mecze sparingowe często są dość dużym kłamstwem i to, co się dzieje w sezonie, nie ma za wiele wspólnego z grami kontrolnymi, jeżeli chodzi o ustawienie, skład, nastawienie przede wszystkim drużyn do działań. Ostatnie pytanie, tylko tak naprawdę, jako że tu jesteśmy. Raków Częstochowa w nowym sezonie to jest rewolucja, czy po prostu modyfikacja względem tego poprzedniego? Praca w drużynie to jest ciągła ewolucja, ciągła praca nad tym, aby tą drużynę udoskonalać. Oczywiście kilku zawodników do nas dołączyło i trzeba ich wdrożyć.
Natomiast ta drużyna ma tak silny trzon, że ci zawodnicy, którzy obecnie w niej występują, jestem pewien, że pomogą graczom, którzy do nas dołączyli. Tego czasu oczywiście nie ma dużo, ale wystarczająco dużo dla nas, żeby pomóc im się odpowiednio prezentować. I takie spotkania jak dzisiaj, gdzie spotykamy się z europejską intensywnością, pomogą nam w przyszłości dobrze prezentować się właśnie w Europie i w lidze.